Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, witam majowo, bo wciąż ten cudowny miesiąc przeżywamy. Witam też w atmosferze pierwszej komunii świętych, jest taki właśnie czas, ten czas majowy, kiedy to dzieci po raz pierwszy przystępują do stołu Pańskiego po to, żeby przyjąć Chrystusa do swojego serca, nie jako gościa, ale jako swojego przyjaciela, rzec można jako swojego kolegę. Poza tym też witam w atmosferze maturalnej, bo młodzi ludzie, którzy kończą szkoły średnie, właśnie w tym czasie zdają matury, już mają ze sobą kilka dni. Jeszcze kilka dni pozostało, także życzę młodzieży, żeby ten czas maturalny, czas egzaminu dojrzałości, żeby był czasem błogosławionym, a Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, drodzy młodzi, żeby była z wami w sposób skuteczny, a wy z nią, a więc żeby następowała ta współpraca i żeby owoce tej współpracy były cudowne. Oczywiście też pozdrawiam w atmosferze przyjmowania sakramentu bierzmowania. W tym czasie właśnie też młodzi ludzie, ośmioklasiści przyjmują tego rodzaju sakrament. Sakrament, jak to określamy, dojrzałości chrześcijańskiej, który daje moc wysoka, który daje dary Ducha Świętego, a dokładnie, który daje Ducha Świętego i właśnie te dary, czy jego owoce. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, właśnie dzisiaj jest 15 maja, jest to wspomnienie świętej Zofii, gdybyśmy tak w świecki sposób spojrzeli poza liturgiczny. Wszystkim paniom solenizantkom, Zofią, kłaniam się bardzo nisko, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby wasza patronka, święta Zofia, matka trzech córek, która te córki tak pięknie wychowała, żeby za wami urzędowała u Jezusa Chrystusa, a wy, żebyście były szczęśliwe jej obecnością w swoim życiu i żebyście były wpatrzone też w jej przykład, przykład świętości, przykład dojrzałości, dojrzałości chrześcijańskiej. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela, jest to piąta niedziela wielkanocna, czyli jesteśmy wciąż w okresie wielkanocnym. Proszę zauważyć, że się zbliża koniec tego okresu. 5 czerwca zakończymy ten okres, zakończymy go niedzielę zesłaniem Ducha Świętego. Zatem jeszcze jest czas na spowiedź wielkanocną. Jeżeli ktoś tego rodzaju obowiązku nie spełnił, a może spełnić i chce spełnić, bardzo proszę, do niedzieli zesłania Ducha Świętego właśnie jest to ten czas, kiedy możemy przystąpić do sakramentu pokuty i spełnić właśnie ten obowiązek, przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować mowę przynajmniej, bo to jest ostateczność, bo tak, żeby żyć w miarę jako tako, to przynajmniej raz na kilka dni zjeść i raz na kilka dni troszeczkę wybić. Jakoś człowiek będzie się telepał. Tu chodzi o to, żeby nie balansować na granicy takiej właśnie ostateczności, ale żeby ten środek złoty był. A więc jak najczęściej zaspowiedzieć, proszę Państwa, rekolekcje wielkopostne, rekolekcje adwentowe, no oczywiście różne inne okazje, a są tacy ludzie, którzy raz w miesiącu, a nieraz może nawet jeszcze i częściej przystępują do tego sakramentu. Kochani, warto zauważyć, dzisiaj w niedzielę, tę właśnie niedzielę w kościele świętego Aleksandra będzie miała, bądź też już miała uroczystość, bardzo ważna uroczystość, a mianowicie zostaną wprowadzone relikwie pierwszego stopnia świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, do naszej konkatedry. Mszę świętą o godzinie 9 odprawił albo odprawi ksiądz proboszcz, a przyjmie relikwię ksiądz, wygłosi o Andrzeju Boboli ksiądz kanonik Jan Adam Dargiewicz. Oczywiście zapraszam do tej uroczystości, jeżeli jeszcze właśnie nie było tej uroczystości, a jeżeli była, to warto pójść do kościoła świętego Aleksandra i zobaczyć właśnie tego rodzaju relikwie, które są tak bardzo wymowne, tak bardzo ważne w tym właśnie czasie, który obecnie przeżywamy. Jak wiemy, przeżywamy okres kryzysu wiary w naszej ojczyźnie, sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu naszego kraju, wojnę w Ukrainie, obecność świętego Andrzeja Boboli w tych właśnie świętych relikwiach na pewno będzie okazją i zachętą do tego, żeby modlić się za ojczyznę, a to z kolei przyczyni się do większej integracji naszej katolickiej społeczności i zachętą do wielu zainteresowanych oraz do bliższego zapoznania się z życiem tego właśnie świętego, który żył bardzo dawno, ale jest jakże wciąż bardzo mocno aktualny. Kochani, drodzy Państwo, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy ewentualnie
usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Oto one, jak zwykle, bardzo proszę o wysłuchanie tychże z szacunkiem. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go otoczy chwałą. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazania nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Kochani, no właśnie, przykazanie miłości to przykazanie najważniejsze. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Mamy kochać się wzajemnie. Ta miłość wzajemna to nie tylko deklaracja słowna. To nie tylko jakieś takie właśnie różnego rodzaju emocje, które towarzyszą tego rodzaju relacjom, ale to przede wszystkim postawa, proszę Państwa, postawa, która oznacza, że my kochamy się wzajemnie. To jest ta miłość przebaczająca. To właśnie ta miłość, którą obecnie okazujemy jako Polacy narodowi ukraińskiemu. Zobaczcie, przyjmujemy pod dach tych ludzi nieszczęśliwych, tych ludzi dotkniętych tragedią wojny. Pomagamy im w formie różnego rodzaju sposoby. Stosujemy oczywiście modlitwę, jest też obecna, ale nie tylko modlitwa. Ona taka podstawa do tego, żeby na tej modlitwie, czy na bazie tej modlitwy budować właśnie ten wymiar praktyczny, a ten wymiar praktyczny to właśnie to, co robimy. Różnego rodzaju zakupy, czy różnego rodzaju pomoc materialna, czy wpłaty na konto jakichś tam pieniędzy. Jest to właśnie ta miłość wzajemna, ta miłość praktyczna. Do tej miłości Chrystus nas zachęca i On mówi nam wyraźnie, że po tym poznaje was, że jesteście moimi uczniami, uczennicami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. Kochajmy się wzajemnie. Naprawdę, proszę Państwa, jest to wspaniała postawa, owszem, uczucie, owszem, jakieś te relacje takie personalne, ale nade wszystko postawa. Jeżeli my kochamy się wzajemnie, to wtedy nie ma miejsca na wojnę, nie ma miejsca na gniew, nie ma miejsca na nienawiść, nie ma miejsca na krzywdę, nie ma miejsca na jakąś taką obojętność, żeby tej obojętności przede wszystkim nie było, żeby nie było właśnie tego, że my, jak to się mówi, niewiele nas to obchodzi, że dzieje się źle. Obchodzi nas i właśnie to, że nas obchodzi, mamy dawać wyraz tego poprzez tę wzajemną miłość, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Kochajmy się wzajemnie. Po tym poznaj was, jeszcze raz powtarzam, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. I proszę Państwa, też warto zauważyć, że jesteśmy jeszcze w miesiącu maju, a zatem nabożeństwa majowe. Matka Boża czeka na tego rodzaju modlitwę, którą zanośmy do niej i módlmy się do niej też jako Matki Pięknej Miłości, żeby ona wypraszała się tę miłość, czy postawę tej miłości u swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.